To jest godzina 12.25 prawie, a tu 12.30 znowu jest jakaś kolejna sprawa i tu panowie już chyba się zjawili tutaj. I nie sądzę, żeby sąd zrobił kolejną przerwę, przepuścił, czyli tych państwa na sprawę i znowu tam po przerwie, bo kolejna to jest 12.30, kolejna to jest o 14.00 znowu za półtorej godziny. No, mam nadzieję, że już teraz to ostatnie nagranie. Dalej, telefon. 12. To jest niestety, słuchajcie, to, że oni mózgów nie używają, no przecież za pierwszej komunii też nie używają mózgów, tak? To był ten sam mechanizm, tak? Ale wydawało się, że się to nie tak dawno przerabiało. No, gościu tutaj siwista jest, na pewno to pamięta. No taka refleksja powinna nastąpić, tak? No, oni są tak programowani, no. Jeszcze bardziej, bo technologie są coraz lepsze, My sami jakoś na tych sprawach jesteśmy nieodporni, jak nas wypuszczają co chwilę, jak nas tutaj jakieś wyciągają z kuli, nie z kapelusza, no o dobrych serduchach się mieć na nocy, bardziej świadomi, o nich 12.25 już, a 12.30 znowu kolejna sprawa. I już się zjawili panowie, pani. Także pewnie zaraz znowu tam przerwę zrobię. Wyjdzie i albo przerwę zrobię, albo może już w końcu zakończy. Ja mówię, kolejna sprawa już za 5 minut znowu. 12.30, tak, widziałam, no. Chyba tam poszłam, zobaczyłam, wiesz. No. I zaraz to znowu kolejna przerwa, to mam nadzieję, że nie. Nie zgadzasz się, masz za mało danych, żeby ocenić właściwie sytuację, ale się nie zgadzasz, bo tak ci się wydaje. Przynieś może kawę czy herbatę. Kawę czy herbatę może przynieść. Nie? Na pewno? To bardziej trzeba pisać konferencję. Bardziej lewice. Ale jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, to nawet nie było, nie ma problemu o krytykowanie Konfederacji. Konfederacja wybiera zaprosiła, już się skompromitowała z tymi prawyborami. Konfederację można krytykować. Ale PiS, tutaj co pani się rozpędzili z tym na Konfederację, krytyka Mentzena i jeszcze krytyka naszych potencjalnych kandydatów. Panie i panowie, ja mam pytanie. I to już jest niefajne. I się skupiłem w pytanie. Przewagę psychologiczną osiągnęliśmy. Aha, bo to na Nie, bo jeszcze 5 minut i następna sprawa. Panie i panowie. Mam nadzieję, że już zakończą. Marku, bo spotkałem się przez przypadek teraz, mojego ostatniego, bo w tej sytuacji mojej tej sprawy gospodarczej, o to niezapłacone pieniądze dzisiaj są zamkami 16 milionów z kontraktu. Mecenasa i mówię do niego, panie mecenasie, a gdybym pchnął jeszcze skargę nadzwyczajną, to czegoś zmierzył konkretnie, nie? On mówi, jak pan znajdzie dojście, bo tak, UOKiK nie podjął, bo to jest tak, zrobili skargę nadzwyczajną w ramach reformy do sądu najwyższego, która nie jest przyjmowana. To znaczy, ty masz prawo złożyć, ale nie przyjmują. U mnie dokumenty ginęły, świadków nie słuchano, nie zwolniono z kosztów. Co? Gdzie to się jedzie? Ale on nas mi odpisał, znaczy teraz skargę nadzwyczajną. Jedynie nie miał kontaktu. Teraz myślałem o tym. Żeby jakoś... A to jedzie co Pomagamy sobie, żeby nawet nie zmanifestować. To już prawie co prawda, nie? Tak prawie. Nie, to jest szkoda. Już. Już? Koniec się, kolejna przerwa. Koniec dzisiejszego sprawy. Tak. W dodatku też jest manifestacja, myślę, że to... Tak, kiedy następna jest wyznaczona? Dobra. Wyznaczona następna? Tak, następna sprawa nie jawna, wyznaczona na 13 marca. Moje urodziny.
Akurat, no specjalnie, ale nic, no. Bo jak jest w porządku, to ją ostrzeli. Proszę, sędzio, ja tu wrócę ze swoją organizacją, ja tu wrócę do pani. Tak. Obiecuję. Do pani też wrócę. Do innej Polsce! Czołem! Czołem Wielkiej Polsce! No tak. Chodź, idziemy na sprawa już do odwrócenia. Śmierć, droga do ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! No. Budynek sądu. Daję mi kurtkę, zakładamy. Co tu jest? Pomagać. Tak. Znaczy, do niczego nie dojdziemy. No to... No to... Prawo czy lewo? O tam. No to zobaczymy tam przed sądem jakie. Do widzenia. O. Tu jest wyjście. O, jak wieje! O, o, o. Tak. Za te dwa lata będzie, to odszukujemy do głównej. No, a tu trwale to już wytrwali panowie. A daj mi klucz do okna. Szkoda, że cię na Bustowskim nie było, nie wiem czy dlaczego. Byłem za granicą, wczoraj się nie jestem i mimo wszystko się tam. Nie no, bo to ważna rzecz, dzisiaj się to działa. No tak. No. Tak, teraz przez chwilkę trochę ciszy będzie. Tak. I zaraz zaczynamy. Idę kolegę wydłubać z samochodu. A, to mam i zaciąć jeszcze. Masz podtrzymać, dobrze? No. Przeziębione teraz. No, podtrzymaj na ziemię. Dziadkę, bo zimno jest. Zapnę się. No. O, może, bo tam wywiadu. Wywiad. No, no. Bezprawiem, rządem. No, ale teraz... Morawiecki został wezwany, bo tyle to mogę powiedzieć. No, nie, na 13 pan, marca jeszcze raz została do tego dnia odroczona. Na żywo w internecie. A nie niedzielski?
Tutaj teraz wywiady. Morawiecki, Niedzielski, przepraszam. Niedzielski, a Morawiecki jest zgłoszony. A Morawiecki jest zgłoszony. Ale... Zobaczymy, czy sąd ustosunkuje się do tego. W każdym razie Adam Niedzielski zostanie wezwany na 13 marca. Jeżeli się nie zjawi, tak jak dzisiaj, będziemy wnosić o to, żeby sąd ukarał za niestawiennictwo osoby, która piastuje urząd ministra w naszym kraju. Cóż, no dostałem już mikrofon, także już można generalnie zacząć oficjalnie. Zaczęto oficjalnie, oczywiście jest, natomiast to, co mogę Państwu powiedzieć. Będziemy dochodzić swoich praw, spraw obywateli. Ja tutaj występuję w interesie całego społeczeństwa. Nie tylko w swoim interesie, bo tak jak wcześniej powiedziałem kiedyś, dawno temu, składałem obietnicę, że każde życie ludzkie będzie dla mnie wartością nadrzędną. Ryzykuję swoim życiem, nieraz ryzykowałem jako strażak. I nieraz mi się, że tak powiem, coś zawaliło za plecami, gdzie był problem z wyjściem, ale ze względu na to, żeby ratować ludzkie życie, później mienie, ryzykowałem swoim życiem. To ryzykuję tylko i wyłącznie wyrokiem, ale ryzykuję tym dla społeczeństwa polskiego. To, że weszliśmy na tą klatkę schodową, że zadałem pytania panu ministrowi, piastującemu urząd ministra, o może tak, Adamowi Niedzielskiemu. Adamowi śmierci Niedzielskiemu, bo takie różne pseudonimy już ma. Nazwaliśmy go oficjalnie mordercą, bo taka jest prawda. Jeszcze nie został w tej kwestii, no i pewnie przez te sądy nie zostanie wydany wyrok, że jest winny śmierci. Niedzielski pod sąd! Śmierć Niedzielski pod sąd! Niedzielski pod sąd! To jest minister nagłej śmierci i choroby. Tak, i myślę, że na pewno ważne sprawy go powstrzymają do tego, żeby przyszedł i odpowiadał na pytania obywatela, no to wiecie, to jest dla niego żenujące jakieś i myślę, że on nie będzie chciał tutaj przybyć. No przepraszam na momencik, prośbę wielką mam. Stań Milku tutaj. Tak, zapraszam. Nie chodzi o to, żeby nie przyczepili się do nas, że tak. Zapraszam mojego pana mecenasa tutaj do mnie, Mariusza Kawczyńskiego, który Gdzieś tam skromnie stoi sobie, a właśnie Mariusz Kawczyński, mecenas Mariusz Kawczyński jest osobą, która ukazuje na moich bynajmniej sprawach i na innych sprawach. Ja mogę mówić o moich sprawach, tak? Bo nie mogę mówić o innych sprawach, to już niech mówią osoby, że tak powiem, które mecenas reprezentuje. Na moich sprawach mogę stwierdzić, że jest to systemowy, antysystemowy mecenas, który pokazuje przede wszystkim wady tego systemu, pokazuje bezprawie, które dręczy wszystkich obywateli polskich. I jest to człowiek, któremu, że tak powiem, należy się bezwzględny mój i społeczeństwa szacunek za to, w jakich kwestiach działa. Od samego początku jest z nami, od samego początku prowadzi różne sprawy, nie poddając się systemowi, w którym niestety jesteśmy zmuszeni działać. Bo gdybyśmy nie byli do tego przez nich zmuszani, to byśmy praktycznie nie działali w tym systemie. Bo ten system tylko i wyłącznie drąży nasze kieszenie, nasze zdrowie, zabiera nam czas. I tak samo jak kiedyś, no i wolność, i tak samo jak kiedyś bywaliśmy na ulicach, gdzie też zabierało to nam czas i pieniądze, żeby przeciwstawiać się zamordyzmowi, totalitaryzmowi, który wprowadza obecna władza. Tak samo w tym momencie, niestety, ale absorbują nasz czas, zabierają nam nasze pieniądze, żebyśmy mogli dojeżdżać na tego typu sprawy. W końcu zabierają nam wolność,
jak to należy wspomnieć też o więźniach politycznych. Jeżeli któregoś nie wymienię, to mi podpowiedzcie. Na pewno Wojtek Olszański, który w tym momencie jest internowany za wolność słowa, za wypowiedź swoją. Na pewno Piotr Kulianicki, którego też należy wspomnieć tutaj, który od samego początku działał z nami na ulicach. I wielu innych. Pablo González. Pablo González, tak. Jeszcze jeżeli mamy kogoś do wymienienia, to podpowiadajcie mi. Natomiast mimo tego, kto ma jaki stosunek do tych osób, to uważam, że za ich pewność, za to, że walczyli o społeczeństwo polskie, niektórzy mogą się z nimi nie zgadzać, niektórzy mogą ich wyszydzać, ale nie powinni być za słowo ukarani. Cześć i chwała bohaterom! 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 Wiecie co, tak przypomniał mi się w tym momencie z Łezką wokół Kraków, po tym jak byliśmy w Oświęcimiu, gdzie tam czytałem co prawda tekst PWP, który odnosił się do obecnej sytuacji w państwie polskim. I tak jak rozeszliście się wszyscy wtedy i takie hasła były, jeszcze część tam krzyczała część i chwała obecnym bohaterom, ja się za takiego nie uważam, ja po prostu robię to, co muszę robić. Muszę to, co muszę robić, a historia pokaże, kto z nas będzie uznany za tych bohaterów, kto z nas będzie uznany za zdrajców narodu polskiego. To wszystko historia pokaże. My po prostu musimy, inaczej, robimy to, co musimy robić dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, wnuków, którym ten totalitarny rząd próbuje założyć kagańce. I my w domach, nie przejmujmy się tymi, że w szkołach uczą dzieci nasze czegoś innego, że tak i że całe społeczeństwo, że tak powiem, w ten sposób funkcjonuje, że dzieci się do tego dostosowują. My w domach musimy naszym dzieciom przekazywać tą prawdę, ponieważ nikt nie ma większego wpływu na dzieci niż rodzice. Musimy zadbać o ich edukację taką, jaką my sobie wyobrażamy. Nieważne, czego oni w szkole się uczą. Tam mają zdać, zapomnieć. Przekazujmy im, jaka była historia, a historia też wydarza się w tym momencie. Także pamiętajmy, żeby wszystkie wydarzenia, które w tym momencie dzieją się w państwie polskim czy na całym świecie, opisywać, udokumentować je, żeby przyszłe pokolenia miały z czego korzystać. Pamiętajcie, żeby wszystkie filmy, które na Facebooku są, przerzucać na nośniki, bo wiadomo, kiedy prąd wyłączą, a poza tym Facebook jest też organizacją, że tak powiem, totalitarną, oni te filmy mogą nam wykasować w każdym momencie. Jak będziemy mieli je na nośnikach jakichkolwiek, to już nie dadzą rady tego zrobić. A przyszłe pokolenia najlepiej z naszymi, opatrzone te filmy naszymi komentarzami, będą najlepszym dowodem dla przyszłych pokoleń. Przekazuję mikrofon mojemu najlepszemu mecenasowi. Mirku, dziękujemy ci bardzo za twoją pracę i oczywiście nie spoczywaj na laurach, tylko jeszcze prosimy o więcej! Więcej! Brawo dla Mirka! Za jego niezłomność! Za jego odwagę, za jego męstwo, za jego poczucie bycie Polakiem. On jest Polakiem, my jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie i tego musimy się trzymać. To Roman Dmowski mówił na ten temat. Dziękuję wam za te gromkie brawa, ale ja uważam, że nie tylko mi, ale nam wszystkim, którzy przetrwali w tych ciężkich czasach, którzy swoją niezłomną postawą uczestniczyli we wszystkich marszach, we wszystkich protestach, w tym momencie wspierają w sprawach sądowych, gdzie totalitarny system zaciska wręcz swoje macki na szyi tych,
którzy łapali podczas tego wszystkiego za mikrofon, którzy nie bali się powiedzieć tego, co jest prawdą, być może czasami co myślą, bo nie wszyscy muszą się zgadzać z tym, ale brawa należą się wam wszystkim. Ja nie jestem żadnym tutaj ani liderem, ani na takiego się nigdy nie kreowałem, jak to nie jedni zarzucali, czy nie jedni funkcjonowali. Ja jestem jak najbardziej równym z każdym z was. Mirku, nie tłumacz się, w sądzie się będziesz tłumaczył. My wiemy, co ty robisz i kim ty jesteś. Nie. Ja uważam, że te brawa należą się wszystkim nam, którzy wytrwaliśmy w tym ciężkim czasie i którzy nie zdaliśmy się złamać. Mirek, ja chciałem ci też powiedzieć, że nasz Leszek Ludwik pracował wczoraj cały czyn po pracy, wsiadł do samochodu, pojechał 1300 kilometrów, żeby ciebie wspierać. I uważam, że za to zasługuje na wielki szacunek. Dziękuję, Leszek, że walczysz z nami za wolność tu w Polsce, mimo tego, że mieszkasz w Niemczech koło granicy do Holandii. Dzięki. Dziękujemy wszystkim, co przybyli i co nas oglądają. Wszystkim wam bardzo dziękuję, ale mój mecenas czeka cały czas na mikrofon, także już sekundka, już głos dla mojego mecenasa. Ja długo was nie będę trzymał tutaj, bo pewnie już chcę się oddać się innym czynnościom niż wspieraniu Mirka, za co bardzo wam dziękuję, bo myślę, że to, że wy tutaj przyjechaliście, tak, go wspierać, go uskrzydliło. Ja nie mogę mówić, w jaki sposób go uskrzydliło, bo na razie jeszcze ta cała rozprawa została utajniona. No ale wiadomo, jesteśmy bardzo dobrej myśli i przy tak wielkim wsparciu całej społeczności, bo to nie jest tylko nie jest ta społeczność, która teraz w tym momencie się tutaj pojawiła ze wsparciem fizycznym, ale to są jeszcze tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na różnego rodzaju live'ach społecznościowych, tak, którzy wspierają, którzy trzymają kciuki. I ja powiem tak, bo tutaj padły różne słowa. Polska cały czas jest stroną wszystkich konwencji dotyczących praw człowieka, wolności słowa, wolności zgromadzeń. Mamy bardzo nowoczesną konstytucję. Czym jest, przepraszam? Polska jest? Nowoczesnym krajem, tak? Tak, był z nami na sali przedstawiciel, przecież to wiecie, tak? Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka. Tak jak wspomniałem, o szczegółach nie mogę mówić, ale padły bardzo różne wielkie słowa i te wielkie słowa będą rozpatrywane w tym Sądzie Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu przewodniczącemu za jego pracę i oczywiście znowu prosimy o jeszcze. Są jeszcze Polacy, którzy chcą Polaków bronić. No i dziękujemy za Szczecin, za interwencję, za rzucenie wszystkich. Ja myślę, że czujny, który tutaj był na korytarzu, bo ja powiem szczerze, że później będę dopiero tą relację z jego live'a oglądać. Ja myślę, że tutaj nam powie o tym, jak to wszystko wyglądało na korytarzu i wyszczególni nam prawa, które zostały złamane w sądzie. Generalnie samo utajnienie tego procesu jest czymś niebywałym, ponieważ stroną w tym wszystkim, powiem nieskromnie, reprezentowaną przeze mnie jest całe społeczeństwo polskie. Wszyscy się pod tym podpisujemy. Kochani, no rzeczywiście, no widzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Pani sędzia od razu powiedziała, że robi niejawną tą sprawę, że wyłącza jawność z uzasadnieniem, że muszą być dane osobowe ministra chronione, na co od razu riposta z mojej strony padła, że owszem, niech minister ma te dane chronione, chociaż wiemy, gdzie mieszka. Wiemy, gdzie mieszka? Wiemy, gdzie mieszka. Przypadkowo też kiedyś to było Bemolo, tak? Przechodziłem, słuchajcie, z tragarzami, a dokładnie z współdziennikarzem przez Bemowo. Patrzę, a tu jakaś ludzie też się rozłożyli i mówią, że tu ten minister od tej nagłej śmierci, czy jaką on ma pseudonim. Relacjonowałem też coś takiego. Bliżej, tak? Tak. Relacjonowałem to oczywiście, więc wiemy, gdzie pan minister mieszka, no ale faktycznie nie wszyscy muszą wiedzieć, tak? My jesteśmy elitą, więc wiemy, nie wszyscy muszą wiedzieć. Wiemy, gdzie oni wszyscy mieszkają. Można poprowadzić było sprawę, żeby te dane wrażliwe ochronić i pozostawić sprawę jawną i transparentną, bo przecież
wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej powinny być jawne i transparentne. Oczywiście później próbowaliśmy walczyć o samą obecność bez nagrywania. No i też widzieliście, słyszeliśmy, że pani się na to nie zgodziła, nie zabezpieczyła oczywiście w żaden sposób ustawowo nam przysługującego prawa dziennikarzom. Ale mówiła, że jest nagrywane. To będzie można przejść nagranie? To już jest gestia Po wyroku postaramy się opublikować całe nagranie. Także generalnie no, sprawa przestanie być utajniona, jak zapadnie wyrok w tej sprawie. No, plus jeszcze oczywiście prawo uprawomocnienie się tego wyroku, ewentualne apelacje i tak dalej, ale w momencie, kiedy to się wszystko zakończy, będzie to na pewno dobry materiał dla społeczeństwa i wtedy opublikujemy ze względu na to, że nagrywamy. No tak jak powiedziałem pani sędzinie, że będziemy nagrywać, dostaliśmy zgodę na to, że będziemy nagrywać na potrzeby nasze, ze względu takiego, że sprzęt sądowy albo części rozprawy nie nagrywa, albo w międzyczasie się psuje, więc ze względu na bardzo dużą ilość takich przypadków przez ostatni bynajmniej okres 2-3 lat postanowiliśmy, że będziemy nagrywali to. Sąd wyraził na to zgodę, jak najbardziej po całej sprawie. Opublicznimy, kiedy to już przestanie być tajne, opublicznimy to. No tutaj akurat na kamerze United for Freedom, jest to dla wewnętrznych, że tak powiem, na tą chwilę poczynań. Dziękuję bardzo w ogóle United for Freedom. UDO, to na UDO kamerze jest to zarejestrowane, ale jak tylko zostanie to odtajnione, czyli znaczy się zapadnie wyrok w tej sprawie, no bo to z automatu wtedy zostanie odtajnione, poproszę UDO, żeby opublikował całą treść rozprawy. A naprawdę będzie czego tam słuchać. Ja jeszcze, przepraszam Cię najmocniej, jeszcze dwa słowa w nawiązaniu do tego, co Marek mówił o tym, że my wiemy, gdzie mieszkacie, szubrawcy, ale nie po to, żeby wam krzywdę zrobić, tylko jak przyjdzie czas po to, żeby wskazać to miejsce i za uszy pod wymiar sprawiedliwości postawić. Żeby wysłać wezwanie. To nie jesteście anonimowi. Musimy, naród musi wiedzieć, kto, gdzie mieszkają ludzie, którzy nas zniewalają, którzy mordują nas. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Mordują. Z całą premedytacją. Są w zorganizowanej grupie przestępczej, tak jak to mówiono. O charakterze zbrojnym, tak, bo wciągają polską policję do tego, a jak wiadomo, policjanci są uzbrojeni. I możemy się czuć zagrożeni tym, że oni są uzbrojeni, są napuszczani na nas. Także dziękuję bardzo. Wszystko ma być pokojowo i to, co tutaj jest mówione jako cytaty, bo już te słowa były powiedziane, na przykład będziesz pan wisiał. Bardzo ważne słowa dla pana ministra nagłej śmierci i choroby powiedziane z trybuny sejmowej. Także no, mam nadzieję, że sąd wymierzy odpowiednią karę i będzie taka, jak sąd wymierzy. My na pewno nie jesteśmy do tego, żeby sami wymierzać sprawiedliwość. Więc kochani, w procedurze cywilnej, tutaj pan mecenas może potwierdzić, to strony muszą zdobywać adresy strony przeciwnej, żeby wysłać skutecznie wezwanie do sądu w sprawie cywilnej. I tylko z tego, a nie żadnego innego powodu, wiemy, co po niektórzy, w naszej ocenie przestępcy, którzy się zaliczają do tej zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym również. No tak, warto wiedzieć, gdzie ci przestępcy mieszkają, żeby w przyszłości, kiedy już to będzie miało sens oczywiście, wysłać im wezwanie do sądu. Natomiast kochani, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, skoro jest grupa wspaniałych, uśmiechniętych, wolnych ludzi oddychających swobodnie, to od razu się robi dużo większa przestrzeń wolności. Jak wiecie, podczas naszego pobytu, Mirek, byłeś na sali, obejrzysz to sobie w powtórce, tak jak powiedziałeś, usunęliśmy kilkadziesiąt karteczek przymuszających ludzi do zasłaniania ust i nosa i przymuszających do podduszania się. O jedną karteczkę była nawet walka tutaj w tej chwili do widzów czujnego, bo to już pisali w komentarzach. Kochani, policja przyjechała, ale wcześniej żeśmy
udało się nam usunąć tą ostatnią karteczkę, o którą tutaj ochrona walczyła, dotyczącą jakiejś segregacji sanitarnej. Także kochani, tylkośmy przyjechali do sądu i od razu więcej wolności i od razu przywróciliśmy przynajmniej na korytarzu podstawowy porządek prawny. Także i oczywiście tym razem policja się zachowała zgodnie z prawem, to znaczy wskazała nam. Mamy informację, że mieli zakaz tutaj interweniowania gdzie indziej niż tylko pilnowania tej sali z panem ministrem, natomiast z całą pewnością nie interweniowali w sytuacji, kiedyśmy przywracali porządek prawny i zrywali te nielegalne ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję wam za przybycie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Dziękujemy policjantom, że zachowują się tak, jak się zachowują, bo ci się bardzo dobrze zachowali. Tutaj przychodzili, odwiedzali, pouczali mnie jako organizatora, jak należy się zachować. Trochę komuś przeszkadzało, bo muzyki puszczałem, niektóre piosenki może komuś nie pasowały, ale niestety to jest to twórczość artystyczna, więc różne słowa są wypowiadane, nie mam na to wpływu, nie jest to zabronione udostępnianie tego w przestrzeni publicznej, więc będziemy to robić, będziemy słuchać nie to, co nam każą, nie to, co nam przekazują w środkach masowego rażenia, zwanych potocznie Telewizją Polską dla przykrycia swoich niecnych czynów. Dziękuję bardzo. Także, proszę Państwa, było pytanie, do której my tutaj mamy zgłoszenie zrobione. No do tej pory, dopóki się nie rozejdziemy. Także proszę, w razie czego, gdyby były jakieś awantury i ktoś nas chciał usunąć, przekształcamy się w zgromadzenie spontaniczne. Tylko cztery osoby wtedy będę poprosił, żeby namiot w górze mieli, bo przy spontanicznym nie można namiotu z ziemią dotykać. Także to jest taki myk. Jesteśmy dotąd, dopóki nie pójdziemy stąd. No, nie mamy innego wyjścia. Zmuszają nas do tego, żeśmy byli tu na ulicach, bo nas słuchać kompletnie nie chcą. Te słowa wypowiedziane przez organizatora a propos policji, to zostawiam jemu, to są jego prywatne, że tak powiem, odczucia i sentencje. Ja absolutnie nie dziękuję, bo robią to, co do nich należy. Natomiast przez ostatnie dwa i pół roku robili to, co do nich nie należało. Dlatego tu jesteśmy, dlatego mamy te sprawy. Gdyby policja przez ten okres stanęła po stronie obywateli i ludzi, przede wszystkim empatycznie, co do ludzi, to nie mielibyśmy tego, co mamy dzisiaj, tylko po prostu pomogliby nam wyciągnąć tych bandytów z wiejskiej i by ich aresztowali. Natomiast Marek mówił o sprawach cywilnych. My będziemy mieli nasze polskie sądy i te sądy będą robiły sprawy karne, już nie jako trybunał, bo trybunał, jak widać, na dzień dzisiejszy nie działa. No i będziemy jako wolny kraj polski wszystkich winnych pociągać do odpowiedzialności. Jeszcze raz dziękuję organizatorowi, że bardzo fajnie mi tutaj zorganizował przed sądem tą całą naszą ankietę, demonstrację. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo dziękuję mojej ukochanej Marcie, że mnie cały czas wspiera w moich działaniach. Zapraszamy Martę tutaj. Martuś, chodź się pokaż. Tanie koło męża. Nie wszyscy zobaczą, czym jest Mirek obdarzony. Tak planuję, że jest dodany koło byłego męża, jak nie będzie chciała, nie? Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Natomiast no, dziękuję jej bardzo, ponieważ wspiera mnie. I dziękuję też wszystkim, którzy wspierali mnie przez ten cały okres. Dziękuję wam, po prostu. No i chyba na tym kończymy dzisiaj. Mirku, jeszcze raz bardzo ci dziękujemy. A ja ze swojej strony dodam, było zdanie odrębne, że tak powiem, powiedziane. Ja oczywiście podpisuję się czterema łapami przed tym, co powiedziałeś, ale w dniu dzisiejszym byli grzeczni, nikogo nie zgazowali. Ja w każdym razie nie wiem nic o tym, nikogo nie spałowali. Także nie byli nadgorliwi, a to, co robili kiedyś, to tak, to trzeba potępić i trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oni są do tego, żeby nas chronić przed różnymi szubrawcami, którzy żyją tam na wiejskiej i żrą z koryta, które sobie ustawili i obiadają naród polski.
Tam powinni być skierowani policjanci do tego, żeby tą zorganizowaną grupę przestępczą zlikwidować jak najszybciej. W sposób prawny oczywiście. Ja myślę, Piotrku, że to nie jest kwestia nawrócenia, tylko to jest kwestia już strachu przed społeczeństwem polskim. Społeczeństwo polskie wytknęło im błędy, które policja robiła, natomiast w tym momencie, no sorry, ale wstydem chyba po tych ostatnich wszystkich wydarzeniach jest nosić mundur policjanta ze względu na jakieś dziwne granatniki wybuchające na komendzie głównej, które, no nie damy tego zamieść pod dywan, tak? Tylko też będziemy obserwować, czy komendant główny policji zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za przemyt broni, za użytek. No i kochani, prawo chyba wszystkich obowiązuje. Mam nadzieję, że ktoś go załóżył. Rejonowego dla Warszawy woli, Warszawie. Nie, tego się przekonaliśmy. Do 13 marca. Natomiast no, chcemy doprowadzić do tego, że właśnie prawo, wobec prawa wszyscy byli równi. Czy to polityk, który posiada immunitet, dlatego też naszym przede wszystkim postulatem, moim bynajmniej postulatem, jest zniesienie immunitetu każdemu, kto w ogóle immunitetu. No bo po co to jest? Jeżeli ktoś na stanowisku publicznym, wybrany przez naród polski, popełnia jakiekolwiek przestępstwo, no to w tym momencie powinien odpowiadać tak jak każdy normalny Polak. Także te immunitety powinny być im zabrane, a nie oni w tym momencie czują się całkowicie bezkarni. Jeziorski nie przyjeżdża sobie na sprawy, na której dzisiaj powinien być. No ale pamiętajcie, będzie tutaj 13.